powiedział pan, że jest pan na trzecim miejscu po wyborach w trakcie wieczoru wyborczego. Sukces, jaki właściwie sukces odniósł Sojusz Lewicy Demokratycznej w tych wyborach? No taki, że w ostatnich wyborach dostaliśmy porządne lanie. Spadliśmy na piąte miejsce w geografii politycznej naszego kraju. A po tej ostatniej próbie awansowaliśmy na trzecim. No ale jak pan patrzy na liczbę oddanych głosów, na ten wzrost, który nawet nie przekroczył 10%, to nie były to pana ambicje. Nie powiem pan, że miał pan takie ambicje. Prostych porównań nie ma, dlatego że wtedy była inna frekwencja, dzisiaj jest inna frekwencja. Chodzi o bezsporny fakt. Jak rozumiem, nikt tego faktu nie kwestionuje. W tych wyborach Sojusz Lewicy Demokratycznej zajął trzecią pozycję, a w poprzednich piątą. No ale liczy się z jakim wynikiem, wie pan, no prawie niewiele brakowało, żeby was Korwin-Mikke wyprzedził, no na litość boską. No, wie pani, jeżeli panie premierze. Jeżeli pani chce się użalać nad naszym wynikiem, to mogę pani podać inne. Nie użalać się, ja stwierdzam. Mogę pani podać inne ugrupowania, na którymi warto się użalać. Wynik, ja się zawsze nie użalam można, nad żadnym. Wynik zawsze można poprawić, natomiast rozumiem, że pani nie kwestionuje tego prostego faktu, że Sojusz Lewicy Demokratyczny jest na trzecim miejscu. I stracił pan 2 mandaty w Parlamencie Europejskim. To prawda. Znaczy jeden mandat. Nie powiększył pan liczby zdobytych głosów. Straciłem jeden mandat, bo ten drugi Marka Siwca straciliśmy już dawno. A nie ma pani syny, nie ma olejniczaka. I Marek Siwiec został słusznie ukarany za dywersję, którą wykonał. Marek Siwiec mógł być europarlamentarzystą i dzisiaj cieszyć się z tego. Nikt go nie zmuszał do wychodzenia z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Marek Siwiec popełnił życiowy błąd, albowiem uznał, że projekt firmowany przez Aleksandra Kwaśniewskiego i Janusza Palikota jest lepszy niż SLD.